Trudno, wszyscy będą płakać. Dzisiaj będzie wywiad po latach. Postanowiłem wbrew wszystkiemu jednak nagrać tutaj. Będzie tylko moja mordeczka, nie będzie komentarza klienta, chyba że się na jakieś tam dwa słowa skusi. Pompa ciepła, którą instalowaliśmy w 2020 roku. I dzisiaj będzie relacja z przeglądu. Ja jestem w trakcie przeglądu, ani przed, ani po, gdzieś w trakcie. Trochę tutaj utknąłem. Jest to chyba szósty albo siódmy klient w dniu dzisiejszym, więc wybaczcie zmęczenie i jeżeli język będzie mi się plątał, ale troszeczkę rzeczy mam wam do przekazania, czyli jakie temperatury wychodzą, przy jakim budynku się znajdujemy i ile zużyła pompa za te 4 lata, bo mamy tutaj podlicznik, jakie mamy copy, jakie mamy zużycia energii i jaką mamy produkcję. Dobra, lecimy sobie bez żadnych przerw, bo tutaj nie ma czasu na pier... No, budynek, w którym się znajdujemy, to jest ponad 200 metrów, 240-260 metrów, jak widzicie, część ścian w ogóle nie jest ocieplona, część ściany jest ocieplona, gdzieś powiedzmy, nie wiem, z 2 do 3 ścian powiedzmy, że są ocieplone, jeżeli chodzi o izolację dachu, to jakaś tu występuje, jeżeli chodzi o spalanie, które było tu przedtem, spalanie to było gdzieś w granicach 6 lub więcej ton węgla czarnego złota. Za chwilę pójdziemy sobie do miejsca, w którym była stara maszynownia, bo tam część carów jest od pompy ciepła. Po drodze znajdziemy licznik. Generalnie, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie tego budynku, to było tutaj w okolicach chyba 15-16 kW i stąd właśnie ta pompa TICAP 12 kW, która przy minus 20 dalej ma 12 kW, plus do tego może doposażyć, może wspomóc się grzałkami o łącznej mocy 9 kW, oczywiście w trzech sekcjach po 3 kW. Jak to wygląda? Kochani, wygląda to tak. Nie odświeżałem jakoś tutaj tego urządzenia. Gdzieś tam walczyło w międzyczasach, czyli było, że tak powiem, klepnięte, wgięte, dogięte, odgięte. Generalnie urządzenie można powiedzieć brudne. Wymiennik, kochani, wygląda w ten sposób. Może włączę wam lampkę, żebyście zobaczyli. Jak tutaj przyszedłem, czy jak to się tam poprawnie mówi, przemiotłem wymiennik, nie było tu jakiejś rzeźni. Generalnie nie wiem, czy to zobaczycie, może teraz lepiej bez lampki. Widać tam normalnie prześwit, czyli ten wymiennik nie jest zapaskudzony. Generalnie co roku jest robiony przegląd tego urządzenia i właśnie na taki przegląd Karol tutaj przyjechał. Wygląda może nie najświeżej, nie tak jakby to wczoraj było zamontowane to urządzenie. Można by było je przemyć kerszerem, ale warunki pracy ma tu różne, czyli na przykład kopci się czasem na to urządzenie i tyle. Nie przeszkadza mu, działa, grzeje, nie ma problemu z ciepłem. Jak tutaj rozmawiałem wcześniej z właścicielem, za żadne skarby nie zamieniłby z powrotem pompy ciepła na kocioł, nawet jeżeli by dopłacali. Więc rozmawialiśmy sobie też o tym, o tych różnych rzeczach związanych z energetyką, z tym, czym w ogóle właśnie opłaca się teraz grzać. Jak widzicie, jest tutaj gaz, a ogrzewany jest pompą ciepła. Dodatkowo tutaj właściciel ma też fotowoltaikę na starych zasadach, więc grzech było nie skorzystać, też włożyć pompę. Jest zadowolony, bilansuje mu się to, więc jest gitarka. Lecimy sobie teraz do licznika. I tutaj, kochani, macie podlicznik, który jest zainstalowany chyba łącznie na obwód i sprężarki, i grzałki, i łącznie przez te 4 lata przy wcześniejszym spalaniu 6 i więcej ton ekogroszku, to tutaj macie ile? 41 tysięcy kWh pobrane przez tą pompę. A zaraz podejdziemy sobie oczywiście do sterownika i pokażę wam, jak to wygląda z ubiegłego roku, jeżeli chodzi o produkcję, jeżeli chodzi o zużycie i tak dalej. Tutaj mamy baniak od ciepłej wody użytkowej, tutaj mamy dodatkowy baniak od centralnego ogrzewania, tutaj mamy dość dużą ilość wody w układzie. Tu znajduje się reduktor ciśnienia, troszeczkę dobiłem sobie więcej niż
niż ustawa przewiduje po to, bo robię sobie teraz ospowietrzanko. No i generalnie tutaj mamy kolektory, chyba poznajecie to pomieszczenie. A tutaj, popatrzcie, o, tędy lecimy sobie, tu jest połączenie do starej części, przejście, wbijamy się pod kątem do góry i w części mieszkalnej, tam gdzie przedtem była jakaś garderoba, jest dalej garderoba i znajduje się też pompa ciepła i tam właśnie zmierzamy. Dobra, lecimy kochani sobie tutaj, może szerszy kadr. No i tutaj mamy zbiorniczek, zasobnik emaliowany. Czy coś się z nim dzieje po tych 4 latach? Nic się z nim nie dzieje. Generalnie można powiedzieć, że z żadnym emaliowanym zasobnikiem nie mieliśmy dotychczas problemów. Układ prosty, jaki tutaj jest zrobiony, czyli pompa ciepła równolegle bije w bufor, równolegle jest odbierane to na układ centralnego ogrzewania na grzejniki. Jest tutaj pompka zastosowana z Grundfosa. Jeszcze nie sprawdzałem, czy ona teraz chodzi, czy nie jest zastana i tak dalej. Jestem teraz, kochani, właśnie podczas wypisywania protokołu, ale to Was tutaj nie interesuje. Was interesuje, co my tutaj mamy dobrego. jakie są produkcje, jakie są copy, czy są jakieś błędy, to sobie właśnie sprawdzimy. Lecimy. Historia błędów. H62, czyli błąd przepływu. Patrzcie, kiedy w 2020 roku było to pewnie przy montażu. Wyskoczył ileś razy błąd. Nie czyściliśmy tego i tyle. Sprężarka. Macie ilość włączeń, wyłączeń, ilość godzin pracy i widzicie, że ilość włączeń, wyłączeń jest tutaj relatywnie nawet sporo mniejsza niż ilość godzin pracy, czyli mamy tutaj dość długie cykle pracy. Zobaczymy, jak tutaj jest ze sprawnością tego urządzenia, ale to za chwileczkę. Najpierw polecimy sobie do grzałki i zużycie grzałki jest 0 godzin dla CO, dla CWU. Jest to tick-up i jest to normalne w tick-upie, no chyba dość sporo trzeba było go niedowymiarować, żeby on się mocno tymi grzałkami wspierał, więc 100% energii nawet przy mrozach jest to dostarczane ze sprężarki. Monitor poboru energii, lecimy sobie, postaram się najszybciej jak tylko mogę dla Was to zrobić. Pobór energii, możemy sprawić tylko rok wstecz. I nie byłem tutaj, kochani, u Was na przeglądzie rok temu, czy 2 lata temu, więc nie mamy filmu. Ale z tego roku, popatrzcie, pobór energii przez wodę, tutaj macie przez chłodzenie, chłodzenia nie ma, tutaj macie przez grzanie, 6000 kWh pobrała pompa w tym roku na ogrzewanie. Jak wygląda to z bilansem produkcji? Też macie to tutaj, ciach i całkowity, woda, chłodzenia nie ma, ogrzewanie, 21 000 kWh i to co tygryski lubią najbardziej, czyli lecimy sobie do copów. I całkowity 3,4, jeżeli chodzi o wodę 3,3, chłodzenie tak i ogrzewanie 3,4. Można by było się zastanowić, puszczę sobie zaraz to urządzenie, zobaczę jak to wygląda, jeżeli chodzi o wytwarzanie bieżące, czy coś tu nie bangla, czy na przykład, nie wiem, jest za mało czynnika, albo coś takiego, zobaczymy sobie na parametry, ale generalnie tutaj klient mówił, zaraz to sprawdzimy, czy to jest prawdą, bo już copy, czyli to co chcecie najbardziej, to Wam pokazałem. Lecimy sobie do ustawień. I lecimy sobie do ustawień działania, zobaczyć jaka jest krzywa grzewcza. Tak, temperatura zewnętrzna wyłączenia grzania 18 stopni. Delta nagrzaniu dalej 5 stopni ustawiona. Lecimy do krzywej. I krzywa jest 53 stopnie przy minus 15 i 37 przy plus 15. Coś tutaj klient mówił, że wystarczyło przy nawet mrozach 47 stopni, ale widać, że jednak chyba jest to więcej, gdzieś się tutaj nie zrozumieliśmy, chyba że dynamicznie przestawię sobie tą krzywą grzewczą. Wychodziłoby na to, że byłoby to bardziej zgodne z prawdą. Wychodzi chyba na to, że serio to jest realna temperatura, że od minus 15 mamy 53 stopnie puszczone na grzejniki,
I myślę, że tak to jest i stąd jest ta sprawność, ale jeszcze sobie teraz to sprawdzę. I kochani, ja wiem, nie było klienta, niestety nie porozmawialiśmy z nim, nie mieliście jego głosu zza kadru, który mnie wspierał, który odpowiadał na moje mądre pytania, na te pytania, które chcieliście zadać i usłyszeć odpowiedzi, ale mam nadzieję, że jak ktoś zastanawia się, czy można włożyć nawet nagrzejniki, które są małe, ale nie skrajnie małe, że macie salon 30 metrów w starym domu nieocieplonym i grzejnik 1,20 m, to do czegoś takiego nie wkładajcie pompy ciepła, ale jeszcze powiedzmy, że właśnie mamy temperaturę 48 czy 50 stopni potrzebną przy minus 20 i zastanawiacie się, czy do takiego domu wkładać pompę. Ile to zeżre je taki tikap 12 w średnio cieplonym domu albo słabo cieplonym domu jest w stanie energii zeżreć, to macie na to odpowiedź nawet z podziałem na role i nawet z podlicznikiem, którym wam pokazałem i który pokazał zużycie z ostatnich 4 lat. Więc bądźcie zadowoleni, a jak nie jesteście zadowoleni, to trudno, kończę nadawanie, bo trzeba lecieć do kolejnego klienta. Cześć!